Jeszcze raz się dzisiaj z wami witam, tym razem w tej części nabożeństwa i cieszę się, że mamy no, tak pełne audytorium. Tak wiele osób przybyło dzisiaj na nabożeństwo. Są też z nami studenci. To też zawsze napawa mnie radością. Czas byśmy otworzyli nasze Słowo Boże i spojrzeli na to, co Pan Bóg, jak mam nadzieję, ma nam dzisiaj do opowiedzenia. Oczywiście witam też internautów i jeszcze też z nimi się przywitam, bo wiem, że też nas oglądają. A zatem Ewangelia Mateusza 12, rozdział i tam 36 i 37 wiersz. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Co to oznacza? Można byłoby pomyśleć, że są to słowa, które brzmią nieco specyficznie w kontekście całego Pisma Świętego. Jak wiecie, Pismo Święte uczy tego, że Pan Bóg zbawia nas z łaski, że chce, byśmy byli zbawieni za darmo. Chce, żebyśmy po prostu wybrali to, co ma nam do zaoferowania. Wyznali swoje grzechy i poszli za Nim. Jak to możliwe, że w tym miejscu Jezus kieruje do nas tak radykalne słowa i mówi, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. Czy to oznacza, że słowo może mieć większą moc, niż moglibyśmy się spodziewać? Czy to oznacza, że słowo może dokonać więcej i może dokonało w historii, niż zwykliśmy myśleć? Słowo, jak mówi słownik, to elementarna część mowy. Jest pisemnym odpowiednikiem wyrazu. Za pomocą słów określamy wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne, a także, co jest ciekawe, za pomocą słów myślimy. Zwykle słowo dla nas, tak myślę nawet, jak ja sam patrzę na słowa, nie stanowi nic szczególnie wartościowego. Zwykle tak jest, że słowa po prostu są. Że oczywiście czasami pewnych rzeczy mówić nie wypada, ale generalnie słowa po prostu nam same wychodzą z ust, więc ich wartość jest w sumie jaka? No niewielka, bardzo niewielka. A jednak Pismo Święte mówi, że słowo znaczy więcej. Więcej. Psalm 33, 6 wiersz podaje nam niezwykłe słowa, znowu pokazując, że słowo w działaniu Pana Boga ma większe znaczenie. Czytamy takie słowa. Psalm 33, 6 wiersz. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Wynika z tego, że kiedy Pan Bóg przemawia, kiedy Pan Bóg mówi, Jego słowo powoduje konkretne konsekwencje. Czyn, działanie. A więc słowo może być czymś więcej niż tylko maleńkim elementem w historii. A przecież też czytamy, że Chrystus, o tym pisze Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale, że Chrystus, słowo, stało się ciałem. Bóg sam mówi o sobie słowo. Z tym wielkim, głębokim znaczeniem, które w końcu przyniosło efekt, stało się ciałem. Ktoś mógłby w tym miejscu powiedzieć, oczywiście to jest Pan Bóg, to Słowo Boże ma rzeczywiście wielką moc, ale słowo człowieka takiej mocy raczej mieć nie może. Czyżby? Otwórzmy Ewangelię Mateusza, też 12 rozdział, ale tym razem nieco wcześniej. Tam wiersz 31. Bardzo znane słowa. Mateusza 12:31. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Ktoś w tym miejscu mógłby pomyśleć, no dobrze, jaki to ma związek ze słowem? Jest to prosta nauka o tym, że powinniśmy być wierni naszemu Panu Bogu, a szczególnie głosowi Ducha Świętego. No ale następny wiersz to precyzuje. 32 wiersz mówi następujące.
słowa. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Okazuje się, że to, co mówimy, jest gdzieś zapisywane. Okazuje się, że słowa nie idą wcale na wiatr, jak często chcemy myśleć. Okazuje się, że słowa raz wypowiedziane pozostają. Czy w pamięci, czy w zapisie, czy wreszcie w księgach niebieskich, które, jak wiemy, zapisują bardzo dokładnie nie tylko słowa, ale i myśli, i czyny, ale słowa też. Ale jest coś więcej. Słowo wywiera wpływ także i na innych. Otóż nauka donosi, że słowo, które jest wypowiedziane do drugiej osoby, zwykle trafia do jego mózgu i jest tam zapisywane. Słowa wywierają konkretny wpływ. Ten wpływ znowu tworzy konsekwencje w umyśle tej osoby. Nie można słuchać i nie być pod wpływem tego, co się słyszy. Słuchanie neutralne jest naszym zbożnym życzeniem. To jest niemożliwe. Nawet wtedy, kiedy trafiają do nas słowa, na które uwagi nie zwracamy, one i tak są zapisywane. I tak naprawdę te słowa sprawiają, że nasz mózg na ich podstawie buduje nowe połączenia. Mózg jakby się do nich dostosowuje, myśląc, że w ten sposób nasze działanie będzie bardziej efektywne. W tych warunkach, w tych okolicznościach, w tych słowach. A więc słowo, które jest wypowiedziane, powoduje konkretne zmiany w naszym myśleniu. Podam wam przykład. Wiecie, łagry, obozy, getta są to miejsca, w których się właściwie praktycznie nie da żyć. To powinny być miejsca, gdzie ludzie właściwie nie są w stanie robić nic, bo no, wiadomo, giną tam setki osób dziennie. Nie da się normalnie funkcjonować. A jednak historia pokazuje, że w getcie warszawskim podczas II wojny światowej działały kluby, takie kawiarnie, a nawet teatro kabaret. Możliwe? Widać, ci ludzie doświadczyli czegoś takiego, że ich umysł się dostosował. Te warunki, w których żyli, te słowa, które słyszeli, słowa agresji ze strony żołnierzy sprawiły, że ich umysł się dopasował i byli w stanie w miarę normalnie funkcjonować. Trudno w to uwierzyć, a jednak taki jest fakt. Słowo, które dociera do naszego mózgu, wykonuje dokładnie taką samą pracę. Ono zostawia trwały ślad. I to nie wszystko. Pamiętajcie o tym, że cokolwiek trafia do naszych uszu, może nam się to nie podobać, ale cokolwiek trafia do naszych uszu, czy są to rzeczy świadomie słuchane, czy też nieświadomie słuchane, pozostają tam zapisane, a po drugie, budują w naszym mózgu łączenia. To znaczy, że nasz mózg jest pod bezpośrednim wpływem tych słów i dopasowuje swoje funkcjonowanie do tego, co słyszy. Dzisiaj ciężko żyć w ciszy. Dzisiaj gdziekolwiek się ruszymy, atakuje nas ciągle dźwięk. Idziemy do sklepu, gra muzyka. Idziemy gdzie indziej, w radio, w telewizji. Wszędzie jest szum. Wszędzie jest hałas i gwar. Nie można przed nim uciec. To wszystko ma na nas wpływ. Wszystkie słowa, które słyszymy gdzieś, zostają w nas zapisane i nie da się przed nimi tak naprawdę do końca uciec. I teraz zadam wam pytanie, jeżeli tak rzeczywiście jest, jeżeli nasz mózg wszystko dokładnie zapisuje, mało tego, jest w tym ślad, który ma wpływ potem na nasze postępowanie, to powiedzcie, czy jest sens, żeby do tego, co trafia samo z siebie, z przymusu, dodawać jeszcze rzeczy, które nas nie budują? Czy dobrze jest słuchać tego, co nas nie karmi? Czy dobrze jest patrzeć na to, co nas wystawia na rzeczy niedobre, złe, niemoralne? Czy dobrze jest napełniać swój umysł tym,
co dobrze nam zrobić, po prostu nie może. Czy to muzyka, czy to słowo, cokolwiek trafia do naszych uszu, to wszystko ma na nas wpływ. Nie ma rzeczy obojętnych, one nie istnieją. Czy rzeczywiście musimy wybierać dla siebie źle? Pamiętajcie o tym, to jest prosta konsekwencja. Jeśli człowiek słucha pewnych rzeczy, jeśli słucha muzyki, która go nie buduje, to jego życie będzie takie, jak to, czego słucha. Jego uczucia będą takie, jak to, czego słucha. Stopniowo, może nie od razu. To jest proces. Ale tak właśnie jest. W pierwszym psalmie i tam wiersz pierwszy i drugi czytamy bardzo mądre słowa. Psalm pierwszy i wiersz pierwszy i drugi. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą, czyli czymś, co jest przekazywane przez słowa bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. To, o czym myśli, to, czego słucha, to, o czym rozmawia, napełnia jego umysł. Jego umysł się dopasowuje do obcowania z tym, co wysokie. Jego umysł się nastawia na to, żeby rozmawiać z Bogiem. Jego umysł nastawia się wreszcie na to, aby tak jak Chrystus pokornie służyć innym. Czy to jest złe? Czy taki wpływ mógłby wywrzeć na nas złe działanie? Czy lepiej ładować w siebie wszystko to, co nam daje dzisiejszy świat? Bardzo ciekawy, bardzo zróżnicowany, ale jednak pytanie zawsze, czy mój umysł jest jak kosz na śmieci, czy też mój umysł jest wielką wartością, czymś, czego trzeba strzec, pilnować, troszczyć się, dbać i karmić. Cokolwiek wkładamy do umysłu, w tym umyśle pozostaje. Ale słowo ma jeszcze inny wymiar. Widzicie, wielu z nas to osoby, które są doświadczone przez ból słuchania pewnych słów. Wiele problemów, które wynikają między nami, są konsekwencją tego, że często nie umiemy się ze sobą komunikować. Jesteśmy ułomni w tej umiejętności komunikacji. Często źle mówimy i jeszcze częściej źle słuchamy. Oczywiście u podnóża tego leży też złe myślenie. A co więcej, szatan, jak mówi Pismo Święte, świetnie zdaje sobie z tego sprawę, że manipulowanie w kwestii relacji międzyludzkich, tam gdzie jest mnóstwo rzeczy takich jak niedomówienia, pustka, znaki zapytania, emocje półprawdy, to jedno z najlepszych obszarów, gdzie można zrobić komuś źle. Pewien znany niemiecki filozof Arthur Schopenhauer, człowiek, jak podaje jego biografia, generalnie niewierzący, pesymista, wielki filozof, ale też i twórca teorii tak zwanej wszechwoli, czy też może czegoś takiego, co można byłoby nazwać przymusem zewnętrznym, tego, że nie mamy wpływu do końca na nasz los. Jesteśmy przymuszeni wolą, która zmusza nas do działania zimną. Sami możemy spróbować się wyrwać z niej, ale to jest niewielka rzecz, którą możemy zrobić. Ten człowiek napisał na podstawie lektury Arystotelesa i kilku innych twórców niezwykle ciekawą książkę. Dzieło to nazywa się Erystyka. Jest to dzieło poświęcone dialogowi, dyskusji. Właściwie dzieło, które mówi o prawdzie, o dyskusji. Nie jest to dzieło, które maluje piękny obraz czysty ludzkich intencji, dążenia ku temu, co piękno, ale z racji tego, że Schopenhauer generalnie patrzył na świat bardzo pesymistycznie i mówił na przykład o tym, że dobro dla niego to jest brak zła. Dokładnie odwrotnie wobec tego, co mówi Pismo Święte. Zło istnieje zawsze. Dobro jest tylko wtedy, kiedy nie ma zła.
popatrzył na to, w jaki sposób ludzie dyskutują. I jego wnioski są uderzające. Autorowi chodzi w tym miejscu głównie o używane przez adwersarzy w rozmowie chwyty. W jaki sposób jeden się z drugim komunikuje. Jak chce pokonać swojego adwersarza. Jakich używa argumentów, trików, sposobów, żeby postawić na swoim. I pisze takie słowa. Będę teraz cytować. Dialektyka erystyczna to sztuka dyskutowania w taki sposób, aby zachować pozory racji. Pozory. Zdarza się bowiem, że ktoś obiektywnie biorąc ma rację, jednak w otoczeniu czasem nawet w nim samym powstaje wrażenie, że racji nie ma. Może to nastąpić wtedy, gdy rozmówca obalił nasz dowód, co mu się poczytuje za obalenie samego twierdzenia. Co to oznacza w prostych słowach? Że może nam się wydawać, że mamy rację. Zabieramy głos. Mówimy o czymś, podajemy swoje zdanie, po czym ktoś odpowiada i jego odpowiedź jest bardziej inteligentna. Nie zgadza się z nami. Jego argumenty są lepsze i ostatecznie wychodzi to tak, że w tej dyskusji okazuje się, że staje na tym, co jest jego. Chociaż sensu stricte wedle prawdy to, co my mówimy, jest prawdziwe. I powstaje wtedy sytuacja paradoksalna. Sytuacja jest taka dlatego, że prawda obiektywna, której przecież nikt sam z siebie nie obalił, wygląda na obaloną, chociaż nią nie jest. O tym mówi erystyka, o tym mówi sofistyka, o tym właśnie, że człowiek może się nauczyć tak dyskutować, żeby umieć obalić argumenty drugiej strony. Posłuchajcie dalej. Schopenhauer dodaje, obiektywna prawda jakiegoś twierdzenia, a przekonanie o jej słuszności dyskutantów i słuchaczy to dwie różne sprawy. Jeszcze raz. Obiektywna prawda, a przekonanie o niej słuchaczy to dwie różne sprawy. Gdybyście dzisiaj popatrzyli na przykład na kwestię chrześcijaństwa, dlaczego jest tyle różnic, dlaczego każdy mówi niemalże po swojemu i nie wiadomo, kto ma rację. Pozornie oczywiście nie wiadomo, bo tak naprawdę wiadomo. Kto weźmie Biblię do ręki, ten znajdzie prawdę. Dlatego, że są ludzie, którzy umieją dyskutować. Są ludzie, którzy umieją argumentować. I ich argumenty są na tyle przemyślane i na tyle dobrze podane, że przyjmuje się ogólnie, że mają rację, chociaż tej racji wcale nie mają. Czy to wszystko jest ważne? Oczywiście. Wiecie o tym, że są osoby, które z założenia, ze swojej natury bardzo nie lubią przegrywać. Bardzo nie lubią, kiedy ktoś jest w stanie w dyskusji z nimi wygrać. Mają naturalną umiejętność przemawiania w taki sposób, żeby postawić na swoim. Od zasiania wątpliwości, przez pochlebstwo, krytykę, oskarżanie, krzyk, a nawet po obelgi. I często osoby te robią to intuicyjnie. Nie mając nawet zielonego pojęcia o tym, że jest jakaś nauka, która o tym mówi, jak się to odbywa. Chociaż tak na marginesie te osoby rzadko używają krzyku i obelg, bo to znowu grozi czymś takim, że ktoś pomyśli, że jest to nasza słabość, tak? Że za bardzo objawiamy swoje emocje. Czasami osoby takie chlubią się przed innymi, że nie dadzą sobie, tutaj cytuję, wybaczcie to powiedzenie, nie dadzą sobie dmuchać w kaszę. Zawsze są w stanie postawić na swoim, zawsze wygrywają, zawsze są tymi silniejszymi. Obcowanie z takimi osobami, ja już nie mówię o kwestiach chrześcijańskich, ale obcowanie z takimi osobami często bywa udręką. W pracy
wiąże się to z mobbingiem w domu, z depresją albo nawet z przemocą fizyczną. Może nawet wy znacie takie osoby. W rzeczywistości wydaje mi się, że każdy z nas spotkał się z co najmniej jedną taką osobą w swoim życiu, która wie, jak używać swojego języka. Ale widzicie, Schopenhauer pisze coś więcej. Posłuchajcie tego uważnie. Nam się zwykle wydaje, że takie praktyki są taktyką tylko tych, którzy są napełnieni piętnem egoizmu, którzy patrzą na siebie, szukają swojego. Tymczasem Schopenhauer twierdzi, że metody takiego postępowania są absolutnie wszechobecne. Praktycznie w każdej dyskusji tego typu elementy się pojawiają. Tak? A jeśli to oznacza, to znaczy też, że te skłonności do samolubstwa, do chęci wywyższania samego siebie, do mówienia o sobie, do tego, żeby mieć rację za wszelką cenę, te skłonności są zapisane w każdym z nas. W różnym stopniu oczywiście, ale w każdym z nas. I okazuje się, że chęć manipulowania innymi, chęć argumentowania w taki sposób, żeby wyszło zawsze na moje, jednak jest czymś, co w nas może się objawić. Ktoś mógłby w tym momencie powiedzieć, no dobrze, ale to napisał ktoś ponad 100 lat temu. Ktoś, kto był może niewierzący. Ktoś, kto może nie do końca rozumie, jak to wygląda. Ale uważajcie, posłuchajcie, co napisał jeszcze. Otóż Schopenhauer pisze takie słowa, znowu cytuję. Z czego się to wszystko bierze, takie nasze postępowanie? Z tego, uwaga, że człowiek jest zły z natury. Gdyby tak nie było, gdybyśmy byli z gruntu uczciwi, to byśmy się w każdym sporze starali tylko o to, aby dojść do prawdy, nie bacząc na to, czy zgadza się ona z naszym pierwotnie wygłoszonym zdaniem. Gdybyśmy byli uczciwi, nie dążylibyśmy do tego, żeby stanęło zawsze na naszym. Żeby to nasze argumenty były lepsze, tylko doszlibyśmy do prawdy obiektywnej. Ale ponieważ z natury jesteśmy źli, to często chcemy inaczej. Ale to nie wszystko. Posłuchajcie dalej. Gdybyśmy byli uczciwi, zwycięstwo naszych argumentów wobec prawdy obiektywnej byłoby nam zupełnie obojętne. Ale tak jest, a jest to rzecz główna, że wrodzona nasza próżność, tak szczególnie drażliwa na punkcie naszych zdolności umysłowych, nie chce dopuścić do tego, aby nasze pierwotne twierdzenie, to, które było na początku dyskusji, okazało się fałszywe. Wiecie, co to oznacza? Każdy z nas jest szczególnie wrażliwy na punkcie oceny swojej osoby w oczach innych. Czasami nam się zdarza coś powiedzieć, coś może palnąć, a potem żałujemy, że to powiedzieliśmy, bo w dyskusji wychodzi, że się po prostu wygłupiliśmy. Ale też nie za bardzo chcemy się przyznać, że do czegoś takiego doszło, a więc staramy się za wszelką cenę prowadzić do takiej sytuacji, żeby przynajmniej wyglądało to w miarę przyzwoicie. A najlepiej, żeby stanęło na moim. Pytanie, czy jesteśmy od tego wolni? Czy my jako chrześcijanie nie mamy z tym problemu? Powiem krótko, mam wątpliwości. I nie tylko dlatego, że patrzę na nas, jak żyjemy, ale patrzę też na samego siebie. Nie mógłbym o sobie powiedzieć, że to, co pisze Schopenhauer, nie ma żadnego związku z tym, co robię. Wprost przeciwnie. Kiedy się łapię na swoich własnych słowach, widzę, że dokładnie mam takie dążenia, jako normalny człowiek. Czy jestem wyjątkowy? Czy może jest to coś, co jest wpisane w naszą ludzką naturę? I nawet my, chrześcijanie, mamy z tym problem.
A przecież każdemu z nas zdarzyło się kiedyś mówić o kimś źle. Każdemu z nas zdarzyło się kogoś krytykować. Każdemu z nas zdarzyło się z kimś kłócić, czasami o rzeczy małe. I ważniejsze było to, aby stanęło na moim. Czyż nie jest tak? Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, trzeci rozdział i tam wiersz 10 i 12. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Apostoł Paweł w bardzo podobny sposób pisze to, co wiele lat później, bez inspiracji chrześcijaństwa, napisał z obserwacji Schopenhauer. Apostoł Paweł mówi o sobie i o nas, że jesteśmy słabi. Że nasza sprawiedliwość jest żadną sprawiedliwością. Nasze poczucie wartości jest żadnym poczuciem wartości. W rzeczywistości nam się może wydawać, że jest, ale tak to nie wygląda. A żeby nie było wątpliwości, że ma to związek z językiem, zobaczcie kolejny wiersz. Rzymian 3:13 pisze tak. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę, jadrzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Oczywiście apostoł Paweł pisze w tym miejscu o tych, którzy są wrogami Pana Boga. Ale zawsze się pojawia pytanie, skoro wiersz wcześniej mówił o tym, że wszyscy zbłądziliśmy. Nie ma wśród nas ani jednego sprawiedliwego. Pytanie, czy te słowa nie mają także i do nas odniesienia? Jak używacie swojego języka? W jaki sposób dyskutujecie ze swoimi kolegami z pracy? W jaki sposób zwracacie się do swoich przyjaciół, do osób, z którymi mieszkacie? Czy wasz język leczy, czy zabija? Wzmacnia, czy osłabia? Może czas sobie zadać to pytanie. I ostatni bardzo ciekawy cytat z dzieła Schopenhauera. Wydawałoby się wobec tego, że każdy powinien po prostu starać się nie wysuwać innych twierdzeń, jak tylko słuszne, czyli takie, które są zgodne z rzeczywistością. W tym celu najpierw należy myśleć, a potem dopiero mówić. U większości ludzi jednak, wciąż cytuję, do wrodzonej próżności dołącza się jeszcze gadatliwość i wrodzona nieuczciwość. Schopenhauer pisze w bardzo precyzyjny sposób o naszej ludzkiej upadłej naturze i mówi o tym, że jesteśmy z natury próżni i gadatliwi. A więc z natury będziemy sami wchodzić w sytuacje, z których nam ciężko będzie wyjść, które będą nas ustawiały w sytuacjach trudnych, niemiłych i będziemy wtedy walczyć. Bardzo mocne słowa, naturalne zło, próżność, gadatliwość, a jednak zobaczcie, jakże jest to zgodne z tym, co Biblia mówi o człowieku. I wreszcie pytając także samego siebie, czy nie powinno być nam wstyd, że te słowa, które Schopenhauer pisze do wszystkich ludzi, odnoszą się w praktyce także do nas, wiernych chrześcijan? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Ja mogę wam powiedzieć uczciwie, że jest mi wstyd. W moim własnym imieniu jest mi wstyd. I muszę się przyznać do tego, że ta dialektyka zła, o której pisze Schopenhauer, ma swoje odbicie w tym, jak używam swojego własnego języka. Czy to jest dobrze? Źle. Ale ponieważ nie patrzymy na to, co mówimy, a często jak mówimy, nie pamiętamy konkretnych słów, a szczególnie emocji im towarzyszących,
Dlatego często z naszych ust wychodzą rzeczy złe. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian i tam 11 rozdział i 28 wiersz. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. A Dawid w psalmie 139 od wiersza 23 mówi słynne słowa, niejako odpowiedź na to wezwanie apostoła Pawła. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Każdy argument, który jest podjęty w dyskusji, każdy argument, który bierzemy, używamy w dyskusji z innymi, jeśli jest tylko ludzkim argumentem, jeśli oparty jest na braku modlitwy, na zwykłym ludzkim działaniu, z natury swojej będzie argumentem nieodpowiednim, złym. On logicznie może być odpowiedni, ale jego motywacja będzie szła w parze z naszymi skłonnościami. A więc na koniec, czy nie powinniśmy przypadkiem sięgnąć do innego argumentu? Do argumentu, który może być w tym miejscu skuteczny. Widzicie, Schopenhauer o jednej rzeczy nie wiedział. Miał rację w tym, co pisał o człowieku, bardzo wnikliwie. Miał rację o tym, że są w nas wszystkich te skłonności i chcemy postawić zawsze na swoim. Chcemy błyszczeć jako zwycięzcy w każdej dyskusji, bez względu na to, jaka jest prawda rzeczywista. Ale nie wiedział jednego. Że my, chrześcijanie, mamy argument, który, kiedy użyty, ani nie wystawia na niebezpieczeństwo tego, który go używa, ani nie poniża osoby, która jest po drugiej stronie dyskusji. Jest to argument, który, jeżeli się go używa w dyskusji, prowadzi do tego, że prawda wychodzi na jaw i nie ma ani przegranych, ani zranionych, ani lepszych, ani gorszych. Są tylko i wyłącznie sami zwycięzcy. Ten argument to fakt, że Jezus ze Słowa stał się ciałem. I będąc tutaj wśród nas jako ciało, nie tylko żył, aby dać nam swoje świadectwo, ale umarł na krzyżu, aby pokazać, że dla Niego ten człowiek, który ma tyle złych skłonności, jest więcej wart niż jego własne życie. A przecież to jest Bóg. Ten, który jako jedyny nie potrzebuje żadnych warunków, aby istnieć. On sam postanowił dla nas nie być, abyśmy my mogli być. Pierwszy Koryntian 15:22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Nie mogę wam zagwarantować, że będziemy od tej pory dyskutować inaczej. Będziemy używać naszego języka lepiej i mądrzej. Ale mogę do was zaapelować. Używajmy tego jedynego, obiektywnego, prawdziwego i dobrego argumentu. Myślmy o nim przez cały czas, a wtedy nasza rozmowa, dyskutowanie będzie szlachetne. Będziemy mniej patrzeć na siebie, a wreszcie bardziej patrzeć na drugiego człowieka. I co najważniejsze, jeszcze bardziej patrzeć na Chrystusa, który jest nie tylko miłością, ale jest też prawdą. Amen.